Ostatni raz, jak wrzuciłam na TikToka klip, w którym mówiłam o tych dziewczynach od afirmacja siły wszechświata, boskiej kobiecości i tak dalej, dużo osób zarzucało mi, że nie jestem girl's girl i że niby tak wspieram kobiety, a tak naprawdę się śmieję z kobiet. Tak, wspieram kobiety, co nie zmienia faktu, że niektóre z nas bywają strasznie głupie. Jakby I support women's rights, but I also support women's wrongs. Ponieważ jest to doskonały content. I jest poza tym moim zdaniem wart krytyki i analizy. Jak wszystko, wszystko jest warte krytyki i analizy. Jak na przykład piosenki tej pani, bo to jest w ogóle piosenkarka jak coś. Nagrywa nutki i jakość tych nutek chciałabym właśnie poomawiać z wami. Posłuchajmy. Pani nazywa się Shanine Blake 999. I've been chilling in the mountains of Peru, drinking ayahuasca with the shaman stew. Cup of San Pedro to shift the mood. I've been learning about myself, finding out my truth. I've been healing my soul, tried the best medicine. I've been learning shit from the aliens, like how we're all connected to the pyramids and how we used to use them for time traveling. Now I'm astral projecting, remembering how to navigate the ether. Sound heals didgeridoo, singing bowls every lyric. Medicinal truth, sound transforms the DNA, my mind's making things move. Whoa. Kidney infection, I healed that too. I've been doing things your brain can't compute. They'll say it's magic, but you could do it too. Just open up your heart and let it channel through. Yep, so. Zaczynając od tego, że muzycznie, a może lirycznie, to jest poziom wyliczanki z podstawówki, z której uczymy się angielskiego, kiedy pani zadaje wam pracę domową i każe napisać, co robiliście w te wakacje. I to jest tyle. I pani Shanin wylicza nam wszystkie cool rzeczy, które robiła w te wakacje. A jest to między innymi ayahuasca, oczywiście, z szamanami, oczywiście. Po drugie, zaczyna wymieniać potem wszystkie, jak w bingo, możliwe współczesne delulu. Nie mam pojęcia, w jaki sposób to wszystko im się łączy w jedną całość, ale zauważyłam, że jak ktoś wpadnie w jeden rabbit hole delulu, czyli na przykład właśnie afirmacje czy manifestacje, to wszystkie inne muszą też przyjść w pakiecie. I nagle dzieje się wszyściutko, tak jak ta pani śpiewa po kolei naraz. Rozpracujmy jedno po drugim, shall we? Of Peru, drinking ayahuasca with the shaman stew. Cup of San Pedro to shift the mood. I've been learning about myself, finding out my truth. Swoją drogą, wszystkie piosenki są o niej. O niej, o tym, co ona robiła, w jaki sposób to zrobiło, że jest jeszcze fajniejsza. I o tym, w jaki sposób jest dzięki temu lepszą osobą. No właśnie, zaczynamy z The Best Medicine. I można by na razie jeszcze założyć, że to jest taka metafora, ale kocham minę, którą robi, kiedy śpiewa o tym, że uczy się rzeczy od kosmitów. I znów wydaje mi się, że jest to wers zupełnie dosłowny w jej przekonaniu. Oczywiście w jakiś sposób muszą w to wszystko być wplątane piramidy. Jedna z ulubionych rzeczy wszystkich conspiracy theorists i wszystkich szamanów o ayahuasce. Zwłaszcza albo i wyłącznie tych białych. W jakiś sposób piramidy muszą być magiczne, bo po co inaczej ludzie by je kiedyś budowali i w ogóle w jaki sposób mogli je zbudować w końcu. Tylko w Europie robiono imponujące rzeczy, tak?
Musieli to być kosmici. A, więc na przykład tutaj dowiadujemy się nowej teorii o tym, że wykorzystywaliśmy najwyraźniej piramidy do podróży w czasie. Powiedzcie mi, że nie wszystkim ayahuasca robi to samo z mózgu. Bo kiedyś być może chciałabym spróbować w swoim życiu psychodelików. Nie wiem, czy ayahuaski koniecznie, ale jakiś. I mam nadzieję, że nie skończę tak jak ta pani. I jesteś, ten TikTok ma 45 sekund. Jesteśmy w połowie, a ilość przekazanych przez nią po kolei rzeczy jest dość imponująca. Nie wiem, co to jest didgeridoo, ale znów sound heals. Poczekajmy na więcej teorii medycznych. My mind... O, czekajcie, to jest najważniejszy moment. Kidney infection. I healed that too. Więc jeśli mieliście jakiś cień złudzeń, że pani mówi o tym, że wszystko da się uleczyć siłą umysłu metaforycznie, to nie. Myślę, że nie ma takiej metafory o leczeniu zapalenia nerek siłą umysłu. Nie wiem, czego miałaby to być metafora. Ale tak, Shanine Blake twierdzi, że... I stwierdziła, że jest to detal na tyle ważny, żeby wpleść go do piosenki. Że wyleczyła siłą umysłu swoje zapalenie nerek. Zdecydowanie, Shanine, robisz rzeczy, których mój mózg nie pojmuje najwyraźniej. Co mnie strasznie bawi, to że połączyła dobrze nam znany od lat New Age'owy klimacik z bardzo e-girlowymi ekspresjami twarzy i makijażem. Jakiś taki, wiecie, współczesny twist. Nice touch. W jakiś sposób tworzy to najbardziej irytujący miks, jaki mogłabym sobie wyobrazić. O, oczywiście, że z empatką, tylko tego nam brakowało w tym bingo. Sometimes the red flags are green, I forget that I'm even, I remember I'm the farmer that's been planting all the seeds, I meditate full circle 999, I feel free. I meditate full circle 999, I feel free. O coś chodziło z tymi dziewiątkami. Chyba o to, że jak złapiesz kontakt z jakimiś aniołami, przewodnikami, to nagle wszędzie zaczynasz widzieć dziewiątki. A wiecie, jest to najprostszy przykład confirmation bias, jaki tylko może być na świecie, bo to oczywiste, że jak nagle się za coś zafiksujesz, to zaczniesz to widzieć wszędzie. W sensie, jak zaczniesz myśleć o dziewiątkach, to nagle okaże się, że wszędzie wokół siebie są dziewiątki, bo twój mózg po prostu zacznie je zauważać. Czekajcie, przesunę trochę okno, bo słabo widać czata. O, teraz już jest lepiej. O, Grabka 444 pisze. Wczoraj Dominik Boss gratulował ci na streamku, że zrobiłaś to, co nikomu się nie udało, czyli odniosłaś sukces na anglojęzycznym YouTubie. A, dziękuję bardzo. Znaczy, dziękuję Dominikowi. Nie ma go tu, ale dziękuję za przekazanie mi. Sukces to dużo powiedziane. To na razie jeden filmik. I jakoś dobrze poszedł w algorytmy, a że było to na zupełnie nowym kanale, to faktycznie dość zaskakujące było dla mnie, bo
chciałam po prostu wrzucić anglojęzyczną wersję mojego filmu o I Love My Polish Heritage Group, żeby ludzie mogli wysyłać swoim anglojęzycznym znajomym, bo kilka osób mnie o to prosiło, a że ciężko byłoby dodać po prostu same napisy ze względu na to, że jestem dużo dość hermetycznych dla Polaków żartów, to zrobiłam po prostu angielską wersję i żeby ludzi nie dezorientować, to wrzuciłam na nowy kanał na YouTubie, który nazywa się Kasia Baba. I jest obecnie po 5 dniach 190 tysięcy wyświetleń na tym filmiku, więc myślę, że całkiem fajnie, jak na kompletnie nowy kanał. I z tego, co widzę w statystykach, czekajcie, zerknę, to obecnie jakieś no, ponad 70% odbiorców to nie Polacy. Martyna Baba pyta, czy Kasia Baba to żart ze mnie? Nie, serio, obiecuję, że nie, bo Kasia Baba kiedyś ktoś kiedyś ukradł mój komiks, w sensie opublikował go u siebie na fanpage'u. Był na tyle miły, że chciał podpisać autorkę, ale coś mu się pojebało i podpisał Kasia Baba. I tak mnie to strasznie rozbawiło, że od tej pory czasem używam tego, na przykład na TikToku też się tak nazywam. Więc tak, zastanawiam się teraz, co zrobić z tym kanałem, czy tam publikować też coś dalej po angielsku. Wiecie, strasznie się boję być jakimś tryhardem, który próbuje się przebić. Poza tym Dominik Boss mi gratulował na streamku, to typ mógłby do mnie napisać po prostu i mi pogratulować, okej? A nie za plecami. Ho'oponopono, please forgive, cause I am sorry. Yes, I forgive and I let go because I love you. Yes, I forgive and I let go because I love me. I know my worth. I know I shine. So I'm gonna protect my energy all the time. Yeah, I know I'm gold. Jeśli chodzi o Shanine, to doskonale też udowadnia moją teorię, którą już wysnuwałam wcześniej, oglądając Sohio i inne polskie tiktokerko-instagramerki Ezo, że to wszystko płynnie przenika się z takim współczesnym lingo na temat związków i że jest to po prostu wersja red pillu dla kobiet. Tam jest mnóstwo właśnie o toksykach, o tym, żeby się odcinać od ludzi, którzy kradną twoją energię. Dzięki. W sensie, przepraszam. Whatever. I o tym, że tak, jestem goals, ja zasługuję na wszystko, I am divine. Dużo dziewczyn na początku to traktuje jako metaforę tego, że właśnie zasługuję na więcej, że muszę nauczyć się stawiać healthy boundaries i tak dalej. Bardzo szybko one wykorzystują ten język do tego, żeby przejść w dość dosłowne jestem boginią i nawet nie zauważysz, kiedy nagle jesteś w Ezo shit. Took a little bit of ice, a little bit of strong. Did that tree just talk or was it you? I can feel the sun on my skin. Feel my face melting. Existential bliss. Oh my god, that's energy vampires can suck you dry. That's why I keep my circle. Dokładnie to, o czym mówiłam przed chwilą. Energy vampires can suck you dry. Czy to nie jest typowe współczesne lingo na temat związków, jakim posługują się laski na TikToku, zupełnie w oderwaniu na początku od Ezo shit. That's why I keep my circle small. That's why I keep my circle tight. Śmiesznie się to moim zdaniem dość zaprzecza z innymi
para new age'owymi bzdurami w stylu wszyscy jesteśmy energią, wszyscy jesteśmy bóstwami, wszyscy jesteśmy wszechświatem i jednością, ale muszę odciąć wszystkich toksyków z mojego życia. Ci toksycy już nie są wszechświatem, jednością, pięknem. Ojej, to jest jej córka. Dopiero zauważyłam. Teaching my daughter how to protect her energy, set boundaries and know her worth. Oh my. To jest Belle Delphine, ale Ezo totalnie. Makeup, expressions. Totalne skojarzenie z Belle Delphine. Wilcza pisze Pink Pill. I yep, bardzo dobra nazwa. Siema Wilcza w ogóle, miło cię widzieć. Well, that's why I keep my circle tight. I learn my lessons, always trust my intuition. Cause some of these people, they don't have my best intentions. Pay attention, cause there's always more snakes in the grass, ready to bite any chance that they have. I burn the sage to cut ties and say my goodbyes to anybody out there that doesn't deserve my time. Cause my time is precious and my energy delicious. They be trying to eat without doing the dirty dishes. Uff, nie, no, wykorzystywanie dzieci na swoich publicznych kanałach profesjonalnych, na socjalach powinno być zakazane. To już jest dość oczywista sprawa dla mnie. Activated goddess. Ciekawe, jaka musi zajść reakcja chemiczna, żeby nasza wewnętrzna bogini się aktywowała. I znów lingo ze współczesnych girl boss gadki, tak? I've been on my boss shit. My avatar is so fine. W sensie awatar, którym wiecie, objawia nam się tu na ziemi. Sexy on the inside, if I want it, it's mine. I hear you sing. La da da di da di da di la da da di da. La da da di da di. I got bad bitch energy. Cheetos! Grabka pyta, czy oglądałam też serię Chyłka, czy tylko czytałam książki. Zaczęłam oglądać też Chyłkę. Doskonale się bawię jak coś. My life is better than I imagine. A to już nie jest jej córka, to już nie wiem, kto to jest. I'm getting paid to do my passions. A different city every week. I got record labels fighting over me. O, jeszcze tylko klasycznego braggingu to brakowało do tego miksu. Yeah, but what they don't know is I'm homegrown. I'm self-made, independent since day one. Yeah, 10 years in the making. Only the real fans know how long this shit has taken. I put myself out the rest. I got some shit off my chest. Ay, I figured out who I am. Yeah, shout out Plant Medicine. It's girl, you're not special, okay? Jakie to jest miałkie muzycznie przede wszystkim. To jest wszystko to samo. I cała muzyka jest tylko pretekstem do rzucania hasełkami, z których jedno być może pójdzie w viral na TikToku, a cała reszta jest tylko wymienianiem jakichś hasełek na swój temat. Tak miałkie. I'm well aware that I attract what I allow. I'm well aware that I've been chilling in the. Hi, my little shroomies! It's Shannon Blake. I just wanted to say thank you so much.
I'm in Mexico right now. I'm celebrating 1 million followers. Thanks for making all my wildest dreams come true and supporting me on this journey. This. Ej, bez kitu, zwróciliście mi uwagę, jakie komentarze są dobre. Risky Biscuits pisze: bro, gift shop owners must be so happy when they see you coming. Oh my god. In Mexico, mom and dad's pool cabana in the backyard in Santa Monica. Nepo baby. Congrats. Have you heard of the series Love Has Won? Oh, I don't think you have enough accessories. Dudus 258 pisze, nie wiem, czy to problem we mnie, czy ona świeci cycem, gdzie tylko może. No świeci, ale... You go, girl, to mi akurat nie przeszkadza. Generalnie, okay, jej stylówki są mega over the top, ale moim zdaniem wygląda w nich bardzo dobrze. No i ma też nieziemskie ciało. Póki co, te wszystkie TikToki to chyba są pocięte z... dwóch piosenek, mam wrażenie. Śpiewa komuś na weselu. Marcin Krap 123 pisze, niech pojedzie do Zakopanego na spirytualne odrodzenie. No dobra, słuchajcie, śpiewa tu akurat swoim przyjaciołom na weselu. Pewnie jest im miło. That's nice. I'm well aware that I like manifesting in the... Okej, wracamy do śpiewania w samochodzie tych samych trzech linijek, ale tu chyba jest jakiś nowy wers, którego nie słyszeliśmy. I like manifesting in the mornings. Mornings like my day and I'm soaring. Step outside, be here now. Eckhart Tolle, be knowing. If you walk in my space, I'll light up some sage. Deep breaths, clear the energy, align and give thanks. We speak it into existence, creating these visions. No limits, unstoppable, feel like impossible. Life is my playground, I do what I say. Now next thing I'ma do is all out in arena. Tear in my eyes, activated God, it's no surprise. I don't like to hold back. With my titties out. Sure, girl. You go, girl. In the sun, yeah. Nobody can judge me now. Sometimes I have to pick me up off the floor. Sam's córko. Remind myself that I am really worth it all. And it's okay to fall. Just gotta put... I just gotta put my crown on straight. Przecież znów to jest totalnie cytat, który wisiałby na fanpage'u w stylu mała mi albo jestem zołzą. Jakby popraw koronę księżniczko i do przodu. Jakby standard millennial vibes połączone z Ezolor. Excuse me. I've been busy manifesting, ascending to my higher soul, parallel shift dimensions. Nothing but good intentions. I've been learning my lessons, no time for fake conversations. I'm busy counting my blessings for real, yeah. And all these haters obsessing. Ona nie ma czasu na nudne konwersacje z wami, bo siedzi i she's counting her blessings. To zajmuje dużo czasu, jak się ma tyle blessings. Nie wiem, czy wiecie. They steady stressing every single time my name gets mentioned, but I just keep on progressing, cause my shit's popping, stay present. I'm relevant and I'm destined, cause I'm just preaching the message. Love is love. Excuse me. Komentarze, znów. I, me, my.
Yep, dobre podsumowanie każdej piosenki. In my personal hell, I hear this song repeatedly. Is any song different? Lyrical, spiritual miracle. Sure. Komentarz. This reminds me of the school plays I had to do as a kid. Muszę w ogóle wejść w jakiś hashtag o manifestacjach, bo bardzo bym chciała z wami omówić, co to w ogóle, w sensie, na czym oni bazują te manifestacje i dlaczego to tak bardzo nie ma sensu. W ogóle Kasia to Gonciarzowi znów odjebało i zaczął wyzywać widzów. A co nowego? Manifestation, sprawdźmy. Wilcza pisze, żebyśmy potestowali manifestowanie i czy możemy pomanifestować jej pracę, żeby dostała. Nie wiem, czy to tak działa, w sensie my możemy manifestować coś tobie, czy tylko sobie. Generalnie główna zasada jest taka, o zresztą dowiedzmy się, how to manifest your desired reality. Okay, this is how I wish somebody had explained manifestation to me like years ago. So let's talk about how to manifest your desired reality. Poczekaj, and masz to napisze. Do it fast. Okay, I wish somebody had explained it to me like this because I think this helps clarify a lot of things. So first of all, I want you just to like kind of zoom out and take the observer perspective of where you are now. This is you today. And you have your thoughts that you're thinking today about yourself. Zazwyczaj. You have beliefs, conscious and unconscious beliefs. You have, which all makes you feel a certain way about yourself and makes you feel certain emotions. This is your state of being. State of being. Generally, you have a state of being. Okay. Generally, tak, mam jakiś state of being, zgadza się. What this means is this is putting out a certain frequency into the universe based on how you feel. And as we know, like attracts like. Co to ma wspólnego z frekwencją? Tego mi nie wyjaśniła. Powiedziała, że nam to wyjaśni prosto. Co moje uczucia mają, w jaki sposób moje uczucia generują frekwencje? Co wibruje we mnie, kiedy czuję uczucie? So if we're putting out thoughts like I'm worthless, I'm not deserving, I'm not meant to be successful, we actually attract negative experiences and we start to build proof and evidence and we say, see, look, I told you I'm not worth, like worthy of this, I'm not deserving, I'm not meant to be successful. And we start to build this proof and we say it becomes even more entrenched into our beliefs. Dobra, ogarnijmy i rozłączmy dwie rzeczy. Czy to jest metafora, czy to jest na serio? W sensie, co oznacza ta frekwencja dla nich? Drgania? Bo drgania w żaden sposób niczego nie przyciągają do ciebie. Czy chodzi o to, bo jeżeli chodzi o po prostu stwierdzenie, że kiedy myślisz o sobie pewne rzeczy,
to zaczynasz je częściej dostrzegać, co potwierdza twoje przekonania i jeszcze je pogłębia i wpływa na twoje zachowanie, przez co w rezultacie stajesz się taką osobą, jaką myślisz, że jesteś, to tak, tak jest trochę. A to jest mój główny problem, że bardzo często używają takich pop psychologicznych, czasem nawet sensownych faktów do przekabacenia cię płynnie na stronę totalnego, zmyślonego bullshitu. Because we're building this evidence. And this is putting out a certain frequency. As we know, everything is energy. And so this is putting out a certain frequency into the universe. Ale frequency to nie jest energy. Dlaczego rzucamy po prostu wyrazami nagle? And if we play this out like years down the line, this is the path that we have chosen, and that is going to take us all the way to a certain destiny. Let's call it destiny number one. Because you don't just have one predetermined destiny. You actually get to choose your destiny. You Great. Don't have to play the cards that you were dealt. You get to change the game. Okay, at any point, like today. So you today, you are going to change, create a change. This is often brought about by a certain catalyst. Like sometimes people reach rock bottom or they have an event in their life that actually like inspires this change. But you can consciously choose today to change and to make a decision to decide to change your thoughts, beliefs, which will impact the way that you feel. And that is... Dobra, to nie jest... Jezu, to jest nawet nie połowa tego TikToka. O czym ona jeszcze tam dalej może mówić? Przecież to nie może być bardziej skomplikowane. O, tu jakiś pan nam wyjaśni. Talk about manifesting. It's fucking real, man. Manifesting is real. When you figure out who you are and what you want to do and you devote your life to it like a maniac, like you're all in on this. Dobra, to z kolei kołczolo pierdololo. If you need to manifest something overnight, get nearly... O, overnight, Wilcza, to jest coś dla ciebie. To jest właśnie... Tu się dowiemy, jak zrobić manifestację instant i w ekspresowym tempie sobie coś wydelulować. Instant results. To manifest a text, a call, college acceptance, to hear good news. Oh. This is one of the methods that the people who are doing manifest magic at the top of my page are using to see results like this. You and I are going to be manifesting whatever it is you desire during this video right here, right now. So get ready. This is the I am sure method. Right now, close your eyes and get very clear on what you're... I am sure method. Słyszycie? Robimy to wszyscy. Zamykamy oczy i myślimy o naszej intencji. Ja mam na przykład intencję... I muszę sobie wymyślić intencję. Mam intencję. Mam intencję, żebyście wszyscy tu na czacie jutro o 15 zobaczyli kaczkę. To moja intencja. Your intention is. What is... Zamykam oczy. Is it exactly that you are trying to manifest? Take another second to really think about it. What is it? We know our thoughts create a reality, but our words create our reality even faster. They're going to be penetrating into our subconscious mind, reprogramming it. These three words will instantly... A to można mówić intencje na głos? Tak, to, to, to,
To nie jest życzenie z urodzinowego tortu, tak? Align you and put you into frequency that has the desire. Frequency. Szukamy frekwencji kaczki, okej? You are now going to affirm out loud, I am sure, followed by your desired manifestation in the present tense. For example, I am sure I got the promotion. I am sure Jake texted me. Repeat it out loud 10 times. Now, this is even more effective if you are able to write this out 10 times on a piece of paper. Till you fall asleep tonight, every single time the desire pops into your head, repeat to yourself, I am sure X. This is one of the methods of the people who are doing my Manifest Magic workshop at the... Okay, czekajcie, lecimy. I am sure, że... Wszyscy obecni tutaj na czacie jutro o 15 zobaczą kaczkę. I am sure, że wszyscy obecni tutaj na czacie dzisiaj jutro o 15 zobaczą kaczkę. I am sure, że wszyscy obecni tutaj na czacie jutro o 15 zobaczą kaczkę. I am sure, że wszyscy tutaj obecni dzisiaj na czacie jutro o 15 zobaczą kaczkę. I am sure, że jutro o 15 wszyscy tutaj obecni zobaczą kaczkę. I am sure, że wszyscy tutaj obecni na czacie jutro o 15 zobaczą kaczkę. I am sure, że wszyscy tutaj obecni na czacie jutro o 15 zobaczą kaczkę. I am sure, że wszyscy tutaj obecni o 15 jutro zobaczą kaczkę. I am sure, że wszyscy tutaj dzisiaj obecni na czacie jutro o 15 zobaczą kaczkę. I am sure, że wszyscy tutaj obecni na czacie jutro o 15 zobaczą kaczkę. Miłej kaczki, kochani. The secret to manifesting isn't a vision board. The secret to manifesting isn't how many times you repeat an affirmation. The secret to manifesting isn't about just showing up to these events and walking out and thinking that you're a super attractor overnight, which you already are, but it's about claiming that presence within you by doing whatever it takes to get closer to that consciousness. Okay, this is... If there's one video that you see from my entire account, please God, let it be this one, because I'm about to teach you how you're going to manifest anything you want in 2024. We're going to start off by scripting. This is my method that I call the memoir technique. Do this if you need to manifest something really freaking fast. I'm talking like emergency fast. If you're new here, hey guys. Wilcza, czy byłaś na czacie, kiedy rozmawialiśmy z Danem podczas całego tego segmentu? To dla mnie bardzo ważna informacja. Guys, I'm B. I'm a energetics coach that teaches manifestation, what manifestation actually is, and how to actually implement it in your life, regardless of your belief system. Okay, so make sure you're following me for more. I also do a lot of traveling around the world and fitness stuff over on my Instagram, so go check it out. It's my personal Instagram, and I have long-form content on my YouTube. So you need something to be manifested, like ASAP. Like, you cannot wait for this. This is like an emergency. Ale fajnie, że wszechświat ma funkcję ASAP. Że masz taką opcję, żeby wklikać coś na szybko we wszechświat. Manifestation, do this. It will work. There's no doubt in the universe that this won't work. The only requirement is determination. You do not take no for an answer when you do this method. Like this is... Dobra, zjeżdżamy o level niżej, słuchajcie. W tym icebergu. Zjeżdżamy głębiej w czeluście Delulu na TikToku. Być może niektórzy z was byli na streamie u Bartka, gdzie graliśmy w Minecrafta. I tam wspomniałam przelotnie o... It kind of smell. What the... Like a maka. Jeden jego. Długo jeszcze będziesz manifestować to 100 zł? Fuck, przepraszam, okłamałam was, udawałam, że manifestuję, żebyście zobaczyli jutro kaczkę, okazało się, że, znaczy wydało się, że tak naprawdę manifestowałam 100 zł, od nie stwierdzono. Nice, dziękuję. Dziękuję wszechświat, apparently, I guess. Mwah. O, chyba... chyba Tomek przyszedł? Dajcie mi minutę. Idę się przywitać z mężem i zaraz do was wracam.
Sorry, już jestem z powrotem. Mówiłam właśnie, że muszę przygotować jakąś animację albo dźwięk na takie duże dotacje jak stuwa. Bo się należy chyba. Popracuję nad tym. A póki co zjeżdżamy głębiej w otchłanie Delulu. Mówiłam właśnie o tym, że ostatnio na moim For You page na TikToku zaczęła mi wyskakiwać pani, której cały profil zajmuje się udowadnianiem, że widzi na niebie smoki. I zastanawiam się, czy pokazać wam jej profil, bo wydaje mi się, że to, co ona robi, to już jest jakiegoś rodzaju, nie chcę jej diagnozować, ale jakiegoś rodzaju psychoza. W sensie ona dosłownie wszystko, co robi na tym TikToku, to zaznacza kształty na niebie, które są naprawdę randomowe i mówi, że jest to dowód na to, że na niebie są smoki, między nimi są w ogóle jacyś ludzie chodzą i że niedługo wszyscy odkryjemy prawdę na temat wszechświata, którą ukrywa przed nami rząd chyba, I guess. I ona edytuje, kręci niebo telefonem, potem edytuje je w różnych programach, żeby podkręcać kolory albo kontrast podbijać. I myśli, że przez to widać wyraźniej te smoki, które ona widzi. Tak, dodaje jakieś specjalne filtry na niebo. I nie chcę się z niej za bardzo naśmiewać, ponieważ mi się, tak jak mówiłam, wydaje, że jest to po prostu, że coś jest nie tak z nią, tak, że potrzebuje pomocy. Ale okazuje się, że nie wzięło jej się to tak do końca znikąd, bo jest cały szereg ludzi na TikToku, których już nie uważam za ofiary jakiejś choroby lub zaburzenia, które po prostu wymawiają ludziom takie bzdury o tych smokach. I to na nich się chciałam dzisiaj skupić i o nich z wami pogadać. O, więc mamy na przykład... Tutaj jest pan, którego zrepostowała pani od smoków i stąd się o nim dowiedziałam. Czekajcie, czemu nie ma dźwięku? W jaki sposób mam... O, dobra. Size of a state. Dobra, mamy to. So, I found a dragon. And I'm not even joking. And not only did I find a dragon, but I found a dragon in the United States the size of a state. Now you might think I'm crazy, but if you watch this video, I'm gonna provide you solid evidence to the point where you're gonna know there were dragons. It all started a few days ago when my buddy Mike, who has this page on the gram, go follow him, he is brilliant and has so much awesome information, posted this. And those are people. So these are rock formations and those are people. So think how big that is. So Mike was mentioning in his post how the mainstream would never let us know how big dinosaurs actually were. And he was saying... Dlaczego? Dlaczego mainstream miałby nie dać nam znać, jak duże są dinozaury? Przecież to byłoby super cool informacja, jakby okazało się, że są naprawdę wielkie. Why? Dlaczego mieliby to przed nami ukrywać? Jakby co z tego mają? These were scales from a giant dinosaur. But I was suspicious. I wasn't quite sold on what he was saying. Suspicious to the point where I wanted the coordinates. So Mike, like the good person he is, found me the coordinates. And just to show you a little bit more. Rzeczy, które tym ludziom robi z mózgu prosta geologia, I guess. Zgadnijcie,
czym według niego jest ta formacja skalna? All this rock formation goes on until the eye can't see, and that's a car. Just so you get an idea of how big these are. So I got these coordinates and I put them in because I wanted to see these rock formations for myself. So I zoomed all the way in and I found these patterns and they were everywhere and they just go on forever and forever. And that's a car, just so you can get a scale again here. And just look at these. They're forever, forever. And they're all just like the squareness of them. They're too coincidental to what a reptile scale looks like to me. So what I wanted to do was... They're too coincidental to what a reptile scale look to me. Masz na myśli, że jest kwadratowe. Jak to mógłby być przypadek, że są dwie na świecie rzeczy w kwadraty? I saw this and then I wanted to zoom out and see if I can get a bigger thing, but I didn't see anything. I didn't see anything. Didn't see anything and I was like, oh, I give up. And then all of a sudden, there it was. Boom. Widzicie? Sprawa rozwiązana. Now you might not see it at first, but I promise. Być może. Promise you, you will. So look at the red. We're looking at the red here. Here's a wing. Okay. So a giant wing. Here's its torso going up to its neck, and then its head is right here, and then another wing, and then so we got body, wing, wing, neck, and then I'm gonna show you its head, and it's crazy. All right, so I really want you to see this. And over here is the head. So I circled the head. Here's its mouth around. Literally the mouth opening is right here. Here is it. Czujcie właśnie jak sobie leżysz czasem i patrzysz na chmury i myślisz, co ci przypomina ich kształt. I oni robią to samo, tylko z całym światem. I wyciągają na temat tego wnioski o otaczającej rzeczywistości. To, że jakiś kształt przypomina ci inny kształt, o niczym nie świadczy, bro. Eye. So here's its big head. Here's an outline. Found the best looking dragon to what it looked like. But you can see in the blue outline, the blue, you can see the wings. And then its head goes up and around. And the part to the very top right is the head here. Now watch this. All right, so here's the whole thing. Wing, wing. I'm gonna zoom in on the head here and wait. Just wait till you see this. Wait till you see this. Here would be its bottom jaw. Look, you can literally see its teeth, even molars here. And then look at this. More teeth over here, but wait till I show you what I found. And I found this after I saw this. Look at the name of the trail by the giant dragon head, Black Dragon Canyon Trailhead. Guys, they put the... Bro. Albo ukrywają, albo rząd przed nami ukrywa, że istnieją smoki, albo nazywa głowę smoka Black Dragon Canyon Trailhead, żeby wszyscy mieli pewność, że to jest głowa smoka. Jakby nie... Te dwie teorie nie mogą istnieć jednocześnie. Dlaczego? Dlaczego ktoś miałby nazywać... Kto nazwał, kto wiedział o tym i postanowił dać ci wskazówkę nazywając to, bo wiedział, że będziesz przeglądał akurat Google. What? Co twoim zdaniem zaszło? Truth right in plain sight. The dragon's head, dragon trail. So just to compare the rock formations to a crocodile. Suspiciously similar. Nie suspiciously, to są kwadraty, bro. Right? So again, I just really want you to see that those rock formations look exactly like... Wcale nie exactly. What petrified crocodile scales would look like. Exactly. Nie exactly. And these scales go on forever. Literally forever. Miles and miles and miles. Now here's where it gets even crazier. There's a place up here around where the dragon's chest would be called Fern's Nibble. And I want to show you this place. Rząd,
Rząd zostawił nam wskazówki w postaci suta smoka. Nie chcą, żebyśmy wiedzieli o smokach, ale dadzą nam wskazówkę. Tu jest jego sutek. Okay, so here it is from an overhead view, and it literally looks like a nipple, and you can see all these scales. What? Czekajcie, czekajcie. Smoki to ssaki confirmed? What the fuck? Od kiedy smoki to ssaki? To jest dopiero wiedza, którą przed nami ukrywali. The old patterns again. Now let me show it to you from the side view. All right, so... That's intense. Clearly looks like what it's being called, and it happens to be right in that chest area of the dragon. Now right in the chest area, busty dragon. I think if people were to ever think of dragons for real, they wouldn't think that dragons had nipples. Ciekawe dlaczego. But there was all sorts of crossbreeding animals going on. Crossbreeding? Z kim? Back before the flood with the fallen angels, literally crossbreeding humans with different animals to try to get different species. So I'm not discounting this part of it at all. Especially when I look at what ferns comes from. There just happens to be something called a wyvern. And fern, vern, wyvern, it sounds very similar to me. And a wyvern is a type of myth. To jest jeszcze jedna ich metoda. Jedna to taka, że rzeczy wyglądają podobnie do innych rzeczy. A druga taka, że jedne słowa brzmią podobnie do innych słów. To też jest mocny dowód. Typical dragon with two legs and two wings and a pointed tail, which is said to be a venomous stinger. So, are they telling us truth in plain sight, as they always do? Who is they? And again, are they putting that truth in plain sight? What? Okay, dobra. To... What? Co się teraz dzieje? In books. And even in alcoholic beverages called... Even alcoholic beverages. Dragon's milk. Rząd zostawia nam wskazówki w postaci suta smoka i piwa, które nazywa się Dragon's Milk. I jakiegoś fantasy fanfiction o cycatych smokach? You tell me. Now you might think all this is crazy, but the dragon, it's been... Czekajcie, bo wiewiór chce wyjść. It's been mentioned everywhere since the beginning of written history. And the Bible is mentioned 35 times. It's one of the 12 zodiac signs of the Chinese calendar. And you're telling me they just picked 11 real animals and one fictional one? Yes, they literally did. It was also even in the dictionary pre-1936 as listed as now rare. Dragons, now rare. Now, if you haven't researched any of the history of the hidden giants and titans of the world, like these guys, or this one, or these, or even some of these crazy ones in this giant petrified tree, well, then I could understand why you can't see this outline of this wing here. Jeszcze jedna nieścisłość. Rząd nazwał głowę smoka Black Dragon Head Trail, ale jego sutek już nazwał Fern's Nipple, żeby tylko brzmiało jak coś podobnego do smoka, bo się rymuje z wyvern, fern, wyvern, wyvern jest podobna do smoka. Okej, okay. Głowę smoka nazwał wprost głową smoka, żebyśmy nie mieli żadnych wątpliwości, ale z sutem smoka to już nie trochę nam utrudnił. To już nie może być aż tak łatwo. With its neck going to its head with the fern's nipple and the wing here coming down to it. Poza tym, czemu ten sutek jest na jego szyi? Jeśli dobrze rozumiem, gdzie jest co w tym smoku? Its tail. Maybe you need to look a little harder. And maybe you need to research. I'm trying. A little more. But to me, I know what I see. And it's clear as day to me. And if you can't understand why they would hide these guys from us, well, because it crashes down their narrative of evolution and the Big Bang and dinosaurs.
and the globe. And the globe? And it legitimizes the Bible. So you can go on believing that dinosaurs existed 65 million years ago, or you can do some research and realize these are the guys that really existed. And they were as... A jako research gość ma na myśli jakieś fantazy z dolnej półki? Piwo i Google Maps. Big is the state of Florida. W jaki sposób smoki potwierdzają płaską ziemię? Ponieważ jeżeli jedna teoria spiskowa jest prawdziwa, to znaczy, że wszystkie one są prawdziwe i nie ma żadnego znaczenia, że się wzajemnie wykluczają. But as always, guys, this was just a big elaborate hoax. I'm just... Degenerator 72. Wielki wybuch obalony przez suty smoka. Here to entertain you guys. Yeah, I just think this is a guy from a cartoon movie called The Hobbit that they turned into a movie. Cartoon movie called The Hobbit. Yeah, that's the one. From a book, and it's all just lies. Just entertain and make people imagine this fantasy world. All for entertainment. Okej, przejdźmy do komentarzy. Attack Yuki pisze, there's a dragon in Antarctica. Autor TikToka odpowiada, I agree 100%. Can you send me stuff on it though? Wierzy z miejsca. 100% wierzy. Nic jeszcze nie wie na ten temat, ale 100% wierzy. I saw what I think was it coming out of the water. Gdzie widziałeś? Kiedy widziałeś? I saw this on the History Channel when I was a kid. Definitely a dragon in there. A, czyli rząd tak dobrze ukrywa przed nami te rzeczy, że aż są na History Channel. Holy cow, do you think that episode still exists? If so, that would be cool. This was like 15 or more years ago, but I can see the TV screen in my head of the frozen dragon and the guy talking about it. Słuchajcie, to jest totalnie prawda, bo mam wspomnienie z dzieciństwa, że oglądałam takie coś w telewizji. That's legit. Oh man, that have to have been so amazing, I believe. I remember this too, gotta see. What? I've heard nothing about this one. Please make a video or tag me in one. Wow. Ktoś pisze, I believe dragons are real, but this is crazy. A, this is crazy. Wierzysz w to, że smoki są prawdziwe, ale this is crazy. A dragon with a head the size of Utah? What did they eat? It's topography that looks like a dragon. Why do you think old fossils are big? People, this is not complicated. A dragon with a head the size of Utah? I get that fossils were big, that dragon could eat New Jersey for a snack if I wanted to. LOL, animals were really big back then. Some people are just clueless, bro. So, hear me out, LOL. What if Greek mythology was real, but the Olympians were the fallen angels? Titans were real. Jesteśmy na tropie. I believe they were only dragons, not dinosaurs. There were only dragons, not dinosaurs. Dinosaurs was made up to hide the giants. Uch. Zatoczyliśmy pełne koło, wymyśliliśmy smoki, bo nie wiedzieliśmy o dinozaurach. Wiemy o dinozaurach, więc wracamy z powrotem do smoków, I guess. Interesting and not unbelievable. Russia unearthed a stone angel, which was so realistic. I saw that, so cool. O, to też będzie dobre. So, tell me, do you believe was Disney try... So tell me,
Do you believe? Was Disney trying to tell us something? Zobaczmy, co nam chciał powiedzieć Disney. So tell me, do you believe? Was Disney trying to tell us? Crazy, right? Some things are just an optical illusion, right? Well, is this an optical illusion? Look at that and tell me you. To nie jest optical illusion, tylko skała. You don't know what that is. Go ahead and tell me that confidently and mean it, because you know darn well what that is. You can see it. No, that's not a carving. That's a petrified animal from the days of old. Do you see this? Yes. Do you see this? Yep. Tak, to jest żółw. Yes, it is. And I don't think science can properly explain how these animals were petrified so quickly to where they were able to preserve their form through all these years. And you know, that really got me thinking. There's plenty of statues on this earth that are thousands of years old. Now, what if they were petrified beings? Now I know, it's just a thought, and yeah, I can't wait for the Mount Rushmore jokes. And you can joke all you want, but I promise you, truth is stranger than fiction. What's up, y'all? Okej, wracając do oryginalnego pytania, czy Disney chce nam coś powiedzieć? Co jest bardziej prawdopodobne? Ktoś zobaczył wyspę, która sylwetką przypomniała mu człowieka, więc wymyślił historię i postanowił ją zekranizować o tym, że wyspa jest tak naprawdę wielką boginią. Czy rząd nie chce nam powiedzieć prawdy, ale postanowił ukryć wskazówki w filmie Disneya, żeby... Po co? Po co to nigdy nie jest pytanie, które zadają sobie twórcy tych teorii spiskowych z jakiegoś powodu? Crazy at first, but just hear me out. So dragons have been depicted since ancient cultures. Chinese dragons, Scotland, Viking, Native American, and just so many more. Here's the tea and evidence. Tea and evidence. So how is it that all these cultures are so far apart, yet depict the same creature? Huh. And to make things even crazier, dragon bones have been popping up everywhere. I mean, recently, this 60-foot dragon skeleton was found. What? I also wanted to mention, check out these animals living amongst us now. Now just imagine what their ancestors could have looked like. Nie musimy sobie wyobrażać. Wiemy what their ancestors looked like. What? Co bro pierdoli? Czemu nie ma dźwięku? Co jest? Okej, okay, nic nie słychać akurat w tym TikToku, ale nie szkodzi, bo głównie go odpaliłam po to, żeby wam pokazać kolejną wspaniałą rzecz, którą wierzą, bo płaskoziemcy nie zatrzymali się, słuchajcie, na teoriach o płaskiej ziemi, wbrew pozorom.
Ostatnio widuję na TikToku coś, taką mapę właśnie, która ma pokazywać, że świat jest większy niż nam się wydaje. W sensie, owszem, Ziemia jest płaska, kończy się takim pierścieniem z lodu, a za tym pierścieniem z lodu są kolejne kontynenty i kolejne ziemie. I w jakiś sposób nasi conspiracy theorists z TikToka mają mapy tych innych ziem. Nie wiem tylko skąd je wzięli. Więc tu wpisałam na przykład hashtag IceWall na TikToku. The Earth might be bigger than we thought. 4 years. People have debated over the shape of the Earth. If it is round. Nie, nikt nie debatuje. Round or flat. Now, this might just all be a conspiracy, but what if the Earth had more than 7 continents? In Antarctica was just a giant ice wall that kept us from seeing the rest of the continents. Czemu oni nie popłyną na ten ice wall w takim razie? Wydaje mi się, że wiele próbuje, w sensie zbiera środki, ale na pewno mają w głowie mnóstwo przeciwności, które rząd stawia im na drodze. What if once you made it past the ice wall? Rins99 pisze, bałbym się być w jednym pokoju z algorytmem TikToka wytresowanym na Kasi Babis. Oh my god, ja jestem z tym algorytmem w jednym pokoju jakby every fucking day. You'll find the 20 continents that are really being hidden from us. And what if there was a map that showed this? What if there was a map? Skąd ty ją wziąłeś? There are theories that these continents contain prehistoric animals, aliens, and advanced civilizations. To w końcu prehistoric animals istnieją czy nie istnieją? And that the 7 continents that we are living in is actually a giant farm or business owned by a small handful of families that make up the filthy rich in the real world, or in the other continents that we don't know about. That is why Antarctica. Okay. Found another advanced world. Just musisz nam kiedyś pokazać swoje dla ciebie? Nigdy. I'm sorry. Nope. Outside of Antarctica, they don't want us going there. Once you understand, there's more land beyond Antarctica. What's another word for more? Extra. What's another word for land? Territory. Put that together in a word. Extra terra. If somebody came from the extra terra outside of Antarctica, we might call them an extraterrestrial from the outer space. These people inside. Oh my god, wszystko się łączy. Earth been living there for 2500 years. There is one continent inside the Earth and one ocean. Their capital city is built around the original lost Garden of Eden. The vegetation grows like a paradise. The people live to be up to 800 years old. They communicate with telepathy. The inner Earth people. Widzicie? Pytaliście się, dlaczego ktoś nie popłynął. Ktoś popłynął. Yeah, so this is a transition from George's Bank to open water. It is tortured here in the middle of the ocean. Look, check out this water. And then in a second, it's just gonna be glassy clear. What the heck? This is crazy. Gościu, to jest woda. To jest dosłownie woda. Co jest? Tak, to jest dosłownie crossover epizod wszystkiego. Co z tego, że ich teorie się wzajemnie wykluczają? To nie ma żadnego znaczenia. One wszystkie, jeżeli jedna z nich jest prawdziwa, to wszystkie są prawdziwe, na pewno. Wystarczy tego. Słuchajcie, zróbmy jeszcze jeden nowy odcinek Catfished, bo wyjechał niedawno, a potem gram w Slay the Princess.